W imieniu władz województwa dolnośląskiego, organizatora drugiej edycji przeglądu, to jest Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, witam Państwa bardzo serdecznie. Nadmienić należy, że współorganizatorami dzisiejszego spotkania jest także Platforma Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów i Dolnośląskie Forum Integracji Seniorów. Szanowni Państwo, w drugiej edycji przeglądu, bo radość jest z nas, wystąpią artystycznie zakręceni seniorzy, amatorzy w kilku kategoriach. Zgłoszono 8 chórów, 2 duety, 5 kabaretów, 10 solistów, 5 zespołów ludowych, 6 śpiewaczek i 1 zespół taneczny. Czyli w przedstawionym składzie będzie oceniać intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru oraz prezentację wykonawców. Zdjęcia.
Yeah.
i miliardy gwiazd. Na jednej z nich żyjesz ty, drobny pyłek na płaszczu galaktyk. Pewnie nie przekona cię, że możesz zmienić bieg planet. Ale uwierz, że masz w sobie wystarczającą siłę, żeby zmienić swój świat. I tu, na Ziemi, stworzyć lepsze miejsce dla siebie. Yes.
Thank you.
Wrócisz do nas jutro, ja będę.
Yeah.
wszyscy Państwo jesteście wygranymi tego przeglądu, dlatego że zechcieliście poświęcić swój czas, swoje siły, swoje umiejętności i wszystko to, co jest w sercu i w rozumie, dlatego aby po prostu nie tylko widownię ucieszyć, ale siebie. I tego Wam z całego serca gratuluję. Państwo, nie ukrywam, słuchając Państwa, to co robiliście na scenie, z dużym podziwem byśmy patrzyli na te rzeczy, które zaprezentowaliście. To nie jest takie proste, wszystkiego się nauczyć, wszystko pięknie zaśpiewać, wejść na scenę, opanować tremę, czuć się tutaj świetnie. Dlatego też jestem pełen podziwu, tym bardziej. Wielu z Państwa na scenę weszło po raz pierwszy, już w wieku bardzo dojrzałym, tym bardziej serdeczny ukłon nasz w stronę Państwa. Proszę Państwa, w każdym razie słuchając też zachęcamy Państwa szefostwo, Państwa kierownictwo, jakby to powiedzieć, do takiego bardzo serdecznego zapoznania się z wieloma rzeczami. Po pierwsze, w regulaminie były te kategorie. Czyli żeśmy rozmawiali, że może czasem warto zastanowić się, czy jesteśmy w dobrej kategorii, może trzeba było jakąś kategorię zamienić, a to zamiast chóru być zespołem, a to zamiast zespołem zostać solistą, albo jakoś inaczej. Gruntownie czasami trzeba by było przemyśleć. Myślę, że sukces wtedy byłby większy. To jest pierwsza taka moja prośba. Druga, odchodzi w niebyt, być może z powodów bardzo prozaicznych, finansowych, funkcja akompaniatora. Z pewną udręką patrzyłem, jak większość dyrygentów chórów zmaga się z akompaniamentem. Poproście może waszych burmistrzów, wójtów, sołtysów, kierowników, dyrektorów, aby wyskrobali trochę grosza i zatrudnijcie takich akompaniatorów, którzy temu dyrygentowi pozwolą po prostu uwolnić się od tych klawiszy i po prostu będzie bardzo pięknie. A z tym związana jest jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, że współpraca z muzykami na żywo, nie z taśmą, nie z tym karaoke, jak ja to nazywam, da Państwu o wiele większą satysfakcję, dlatego że raz, że będziecie mieli żywego muzyka, a dwa, że w Waszym środowisku również muzycy też zostaną bardziej docenieni. Szukajmy także najbardziej wartościowego repertuaru, który jest często ukryty w polskiej tradycji, a my o nim zapominamy. Tego Państwu serdecznie życzę. Jeszcze raz podkreślam, wszyscy Państwo jesteście zwycięzcami tego przeglądu, tego konkursu. Życzę sukcesu, odporności i tego, żebyście się rozwijali tak, jak to jest na widoku dzisiejszym. Serdecznie życzę. Proszę Państwa, na koniec wielkie, ogromne oklaski dla Was i dla Waszych przedstawicieli, ale tak, że ja to słyszę.